Patryk, jak ty zacząłeś uczyć się języka polskiego? Kiedy to nastąpiło? Jak długo się uczysz języka polskiego? No, od kilka lat ja chciał, ale teraz, od, nie wiem, rok temu był taka bardzo lepiej, bo ja tam mieszkam tutaj, nie? Od, no, rok temu około. I no, ja muszę nauczyć, bo ludzie tutaj nie tak dużo po angielsku i no. A jak ci się mieszka w Ostrowie Wielkopolskim? No ja mieszkam w moim apartamencie blisko tutaj i blisko stadion i jest super. Teraz jest zima i generalnie byłem w Danii, ale teraz jestem tutaj kilka tygodni i potem wracam znowu do Danii, buduję motor i będziemy gotowi na sezon. Mieszkasz w Ostrowie, to starty w Terze do Ostrowie dla ciebie najlepszym rozwiązaniem są, tak? No na pewno będę super, będę blisko na trening i wszystko i też nie muszę tak daleko, jak jadę do Danii na Duńską Ligę i no, myślę, że będę idealny, mam nadzieję. Masz dziewczynę z Polski, tak? To ona cię uczy tego języka? No tak, bo ona nie tak bardzo gada po angielsku, więc no musi po polsku, ale dobrze, bo to jest bardzo podstępny taki sport. Czyli tak naprawdę dla ciebie Polska to można powiedzieć taki drugi dom? No jest na pewno, bo mieszkam tutaj od rok, ale byłem tutaj kilka lat już w Polskiej Lidze, ale tylko weekend, bo kiedyś miałem pracę w Danii i muszę cały czas do domu i do Polski, i do domu do Polski, ale byłem tutaj dużo czasu już. Jak ci się podoba zespół z Ostrowa Wielkopolskiego? Poznałeś kolegów? No, znam prawie wszystkich i super wygląda. Myślę, że mamy super drużynę i mamy na pewno szans na playoff. Pewnie już nie możesz doczekać się sezonu tego, żeby zacząć jeździć na motocykle. No tak, bo ostatni sezon był, no sos był, ale nie był tak jak normalny i mam nadzieję, że będziemy miał lepiej sezon, mniej korona, kibice na stadion i trening od marca.